zaczynamy Top 5 SK Info, a na początek wystrzałowa podstawówka, czyli szkoła, w której ukryty był karabin. Broń sprzed ponad 100 lat leżała sobie spokojnie na szkolnym strychu, no i pewnie przeleżałaby tam kolejnych parę ładnych lat, gdyby nie remont. Był owinięty w płótna, które pozwoliły na to, że zachował się w dość dobrym stanie. Ale karabin to nie jedyna wystrzałowa pamiątka. Wcześniej znaleziono tutaj amunicję, a teraz całkiem pokaźną kupę bardzo starych dokumentów. Dla badaczy takie znalezisko to prawdziwa bomba. Dlatego cała ta historia w Lesznie już zapisała się w historii. Prawdziwe Hollywood zawitało do Łodzi. Motocykl Batmana, strój Supermana i to wszystko do zobaczenia w centrum EC1. Mroczny rycerz, człowiek ze stali i ich starzy kumple. Wszyscy przyjechali do Łodzi. Tam można oglądać prawdziwe komiksowe perełki. W tej przestrzeni prezentujemy prace związane z światem filmowym i światem komiksu. Jedne z najdroższych, najcenniejszych prac graficznych, okładek komiksów czy plansz komiksowych. Cała ekspozycja warta jest 20 milionów dolarów. Są tutaj eksponaty, które wszyscy doskonale znają z najsłynniejszych hollywoodzkich filmów o superbohaterach. No i w taki sposób z Łodzi przynajmniej na jakiś czas zrobiła się Hollywood. Prawdziwy Picasso zawitał ostatnio do Wierzchosławic. W mieście pojawił się gigantyczny mural. Jest na nim były premier i tajemnicza kobieta. 2 tygodnie latania z pędzlem po rusztowaniu, no i w końcu się udało. W Wierzchosławicach pod Tarnowem powstał trójwymiarowy mural z wizerunkiem Wincentego Witosa. Na wymalowanie międzywojennego premiera potrzeba było 200 litrów farby. Wielu jednak zastanawia się, kim jest ta kobieta. Kobieta jest personifikacją Polski. No, rzeczywiście. Wypisz, wymaluj Polska. A teraz sport, w którym wcale nie liczą się mięśnie, tylko szare komórki. W Nowym Sączu zmierzyli się najlepsi szachiści. Ponad 30 zawodników w skupieniu robiło wszystko, żeby nie dać się zaszachować. Wbrew pozorom, na takim turnieju emocji jest naprawdę mnóstwo, bo jak mówią szachiści, szachy to nie boks, ale tutaj też można przeciwnika nieźle zbić. Można wykonać ciche posunięcie, można przyłączyć zegar spokojnie, a przeciwnik po jakimś czasie może czuć się naszym posunięciem oszołomiony. I co ciekawe, to jedyna gra, w której w kilkadziesiąt minut ze zwykłego pionka można stać się prawdziwym królem. Przynajmniej do następnej partii. A teraz boisko, którego nie ma absolutnie nigdzie indziej w Polsce. W Chorzowie stanęło smart boisko. 2, 1. Nie tylko dlatego, że umie się wysłowić, ale też dlatego, że gra w piłkę tutaj nabiera zupełnie nowego znaczenia. Bramka jest tu kluczową kwestią. Która podpowiada, jak należy korzystać z tego, czyli panele podświetlają się i wskazują, gdzie należy uderzyć piłką. Do tego dochodzi mini boisko, na którym można ćwiczyć technikę. Nie dziwne więc, że nikogo nie trzeba tutaj ciągnąć na siłę. Mnie się podoba to małe boisko, na którym jest dużo rzeczy do robienia, na przykład tryb z 4, że z 4 graczy, każdy na każdego, każdy ma 4 życia i trzeba mu te życia, strzelając w bramkę, traci jedno życie, no i trzeba mu wszystkie życia stracić. Tak naprawdę na tym boisku życia się nie straci, ale czasu można stracić tutaj mnóstwo, co martwi matematyków, ale cieszy WF-istów. To jak to teraz będzie w Chorzowie? Piłka jest okrągła, a bramki inteligentne. I to tyle w tym odcinku Top 5 SK Info. Kolejny już za tydzień o tej samej porze. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.